Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Gelek i zapraszam Was na kontynuację naszej misji w grze Syberia The World Before. A więc kontynuujemy. Czyli zakończyliśmy na próbie uruchomienia tych wszystkich automatów, które znajdują się na rynku. Niestety średnio nam to wychodzi jak na razie. Tutaj nam samochód zagradza drogę, ale mamy na to konto numer telefonu do firmy, która jest właścicielem tego auta, która zostawiła ten samochód i możemy sobie na ten numer zadzwonić z telefonu, który znajduje się w holu Akademii Muzycznej. Czyli 523-888-321. No dobrze, to w takim razie idziemy do telefonu. Gdzie to było? Tutaj? Nie. Troszeczkę jest to takie mylące. O, chyba to było tutaj. Jak się chodzi po tym placu i z różnych ujęć jest kamera. Ale trafiliśmy na szczęście. Gra nam się, widzę, zapisała. O, ktoś gwizdze. Tu mamy telefon, patrzcie. O właśnie, o to nam chodziło. Nie ma sygnału? 5 123 888 3 2 1. Herzli Schwilkommen. Dzień dobry, przepraszam, ale pana furgonetka, ta z placu, blokuje wejście. Mógłby pan ją przestawić? O, przepraszam, jestem w pobliżu, zaraz ją przestawię. Dziękuję. No i co więcej? To chyba tyle, jeśli chodzi o telefony. Ciekawe, czy stamtąd moglibyśmy zadzwonić do naszego świata. A czekajcie, przełączmy się na dane. Aha, czyli ona jest tutaj na tym placu. Dobrze, wracamy w takim razie tutaj. I zobaczmy, czy faktycznie furgonetka została przestawiona. No, dobrze wychodzi. O, odjeżdża, patrzcie. Oczyść drogę do mechanizmu ze furgonetką. Dobrze, czyli od tyłu widzę, zaczynamy realizację zadań. No ale dobra. Myślę, że to nie powinno mieć większego znaczenia. Tu czymś handlują, patrzcie. Tam rowery nam skutecznie zagradzają drogę. O, tu jest gdzieś ta furgonetka, co była. O, sprawdźmy. No i co tu możemy ustawić? 1973, spróbujmy na początek. 73. Czy coś nam to dało?
No chyba się nic nie dzieje, powiem wam szczerze. A przyłączmy się na dane. Teraz gdzie to było to miejsce? Tutaj gdzieś. Sprawdźmy. O, tu jest już to otwarte, patrzcie. Sprawdźmy. Ale musimy to jakoś otworzyć jeszcze. O, tu mamy drzwi wejściowe, patrzcie. Czekajcie. 4253 kod jest. 4253, bo to są drzwiczki chyba frontowe. 4253, spróbujmy. 4253. Cztery, dwa, pięć, trzy. I co, nic? Moment. A nie, czekajcie, to są drzwi, to są, to jest kod, który chyba jest od strony mechanizmu, coś mi się wydaje, wiecie. Czyli czekajcie, jeżeli tu jest czwórka, 4, 5, 6, 7, to tam będzie ósemka. Dobrze ja to liczę, czy źle liczę, patrzcie. 4, 5, 6... 7, 8, 9 tam będzie. 9 tam będzie, tak. Dobra. 9, 7. 9, 7. Dobra. 9, 7. I co było dalej? 9, 7, 0, 9, 7, 0, tu jest 3, 9, 7, no nic, na razie ustawmy tą dziewiątkę, na razie czekajcie. 7, tu będzie 0. Tu jeżeli jest trójka. Zaraz, czekajcie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, to powinny być chyba 8 po tamtej stronie. Ojejku, nie, to chciałem kliknąć. Chciałem tu kliknąć. Czyli tu powinno być 8. Nie wiem, czy ja to dobrze ustawiam. Dobrze ustawiłem, właśnie. 4, 2, 5, 3. No i teraz czekajcie. Teraz musimy tutaj się zagłębić w te ustawienia, prawdopodobnie właśnie tych elementów, czyli stąd mamy tyle. Teraz musimy się pochylić nad tym. Czyli to nam gra. Dobra. To musimy sprawdzić. Obejrzy. Nie chciałabym być odpowiedzialna za strojenie tego. No więc właśnie, sama widzisz. Musimy tak to ustawić, żeby było to dokładnie to samo.
czym się to przestawia tak w ogóle? Aha, czyli tym możemy otwierać te poszczególne... Patrzcie, naciśnięcie... w ten sposób. O kurczę, tu jeszcze są te pokrętła. Aha! Czyli tym jeszcze obracamy, ojejku. No dobra. Zobaczmy, jak to powinno wyglądać w oryginale. Czyli tu zamknięte. Tu jedno otwarte i tu zaślepione, dobra. W ten sposób, pierwszy krążek. Tu to, tu to. No, zgadza się. Dobrze, czyli ta część chyba jest już ustawiona, coś mi się wydaje. Teraz zostaje prawa część. Przełączamy się znowuż. Oj, prawa część chyba gorsza jest, powiem wam. Wygląda na coś skomplikowanego. No, ale musimy to ustawić, nie ma dwóch zdań. Czyli tutaj takie trzy. Te zabrudzenia oczywiście nie ma się co sugerować, bo to może być no zupełnie inaczej. O nie, czekajcie. To się tylko... Nie, jak to? A, czyli tutaj otwieramy, zamykamy tylko. Dobra. Wiem już, o co chodzi. Czyli to będzie proste. Trzy i te. Dobra. To zamknięte. O. Nie, czekajcie. Trzy... Tak? Nie tak? To ma być od... nie mogę. Ojej. Zaraz to zepsuję. No dobrze jest. Według mnie jest dobrze. Sprawdźmy. Powietrze nie przepływa. Widać, coś mi umknęło. O, masz. Co tu? Aha, to trzeba sprawdzić jeszcze może. I co z tym? Zamknięte. Zamknięte. No, widzę, że zamknięte. O, może tak? Powietrze nie przepływa. Widać, coś mi umknęło. Przełączmy się. To jest na prawą stronę. Wygląda na coś skomplikowanego. No nie, nie, no jeszcze nie chcę od tego odchodzić. Teraz sprawdźmy to. Powietrze nie przepływa. Widać, coś mi umknęło.
Teraz... A, tu jeszcze środek. Patrzcie. Tu coś musimy jeszcze włożyć, chyba. Użyj. Tylko czego my tu mamy użyć? Oskara? Obawiam się, że się mylisz, Kate. Nie, nie sądzę. Schemat? O, schemat. Teraz sprawdźmy. Powietrze nie przepływa. Widać, coś mi umknęło. O, teraz poszło. Gra. O! Imponujące, Kate Walker. Myślę, że jesteś na dobrej drodze, by z powodzeniem wyświadczyć usługę, o którą prosił cię rektor. Dzięki, Oskar, ale jeszcze muszę znaleźć pozostałe mechanizmy. Zgadza się. No dobrze, to skoro mamy już to, to lećmy sobie dalej. Tam gdzieś w centrum był jakiś mechanizm, z tego co pamiętam. Znaczy przy tym. Chyba tutaj. Może zajrzymy do tego. A, tutaj był, tak. Z tymi walcami. No dobra. Przełączmy się. W takim razie wstecz. I to było gdzieś... Nie, introspekcji to my nie chcemy. Bo to żeśmy już oglądali. To było tu. Właśnie, to było tu. Sprawdźmy to. Czyli tu możemy sobie poruszać, tak? Konserwator powiedział, że mechanizm działa. Nie powinnam go dotykać. No i nie zamierzamy, tylko chcemy sobie podejrzeć, jakie są ustawienia tych... tych kółeczek na stawników. Nie wiem dokładnie, jak to się nazywa. Mhm. Bo tu jest ważna litera i pozycja. No dobra. Aha. Tu jest C środek, znaczy no nie zupełnie, bo tu jest 3, 4, 5, 6, czyli C, a tutaj G. No dobra, spróbujmy ustawić to. C jest... Tak to ma być chyba. I teraz, czy mają być te walce wyciągnięte, czy nie? Tak, mają być wyciągnięte, a włożone tylko w C i w A. Czyli tak, jak jest teraz. Próbujmy. O, proszę, udało się. Już połowa. Sprawdźmy, co będzie dalej. Dobrze. Tu mamy tą panią. Nie wiem, czy trzeba z nią... Nie, z nią się nawet chyba nie da zagadnąć. Tu możemy wejść, ale nam nie o to chodzi, wydaje mi się. Czekajcie, gdzieś tam był jeszcze chyba jeden. Po drugiej stronie, o ile dobrze... Pamiętam, czy na górze? No, wejdźmy na górę jeszcze. Tu coś było takiego, chyba co trzeba było zrobić, o ile pamiętam.
tego nie otworzę. Musi to zrobić jakiś mechanizm. No, czyli ten napis, co... Co był? Tak po prostu raczej tego nie otworzę. No więc właśnie, czyli tutaj już chyba nic więcej nam nie zostało. Jeszcze sprawdźmy tutaj. Już połowa. Sprawdźmy, co będzie dalej. No właśnie. Zobaczmy to. Napraw mechaniczny. Jest ten napraw automaty na placu. Czyli... Jeszcze automaty na placu musimy. Okazuje się, dobrze. Zejdźmy stąd. Jeszcze automaty na placu są. Nienaprawione wszystkie. Dobrze. Szukamy automatów na placu. Oj nie, no gdzie ona leci? Już tak daleko to nie chciałem. Tutaj był ten automat, ale on już nie wiem, czy naprawiony, czy nie. Czyli tutaj tego przestawić nie może... A, czekajcie, użyj. Coś tu możemy użyć znowuż. Może to. Próbujesz celowo mnie uszkodzić? Nie to... Nie. Spróbuję czegoś innego. Niemożliwe. Nic z tego. O. Obejrzyjmy. Chyba brakuje jakiejś części. Aha. Jakiejś części brakuje. No dobra. Czyli tutaj jest to dobrze, tylko tutaj części brakuje. No to szukamy części. Obejrzyj. Te kawiarnie były w całym Nowym Jorku, jak wyjeżdżałam. A może wejdźmy? Są nawet tutaj. Zobaczymy, może nam ktoś coś podpowie tam. O, to myśmy to jeszcze odblokowali to do wieży, ale to zaraz tam pójdziemy. Dzień dobry. Herzlich willkommen. Mamy dzisiaj promocję na cappuccino. To poproszę cappuccino. Poproszę cappuccino w takim razie. Fräulein, miejsca przy stolikach są zarezerwowane dla klientów. No ja wiem, no ale ja chcę cappuccino poprosić. Jak ja mam to zrobić teraz? Podać coś do picia? Tak, cappuccino. No patrzcie. Nic nie możemy zrobić. O. Tu coś mamy. Pracownik miesiąca. Joshua Denke za wzorowe wykonywanie obowiązków. Nagrodę wręczył Harry Beckenbauer, dyrektor regionalny. No to gratulujemy. No nic, pozwiedzajmy w takim razie. Czy tu coś możemy sobie, nie wiem, poczęstować się? Tu jakieś drzwi mamy. Tu ktoś siedzi, ale też nie ma żadnej interakcji. Tu podejść nie możemy. O. Z nim nie możemy żadnego dialogu. Miejsca przy stolikach są zarezerwowane dla klientów. Z nim nie możemy żadnego... Mamy dzisiaj promocję na cappuccino. Zapętlił się. No dobrze. Skoro nie chce więcej z nami rozmawiać, to wychodzimy. Oskarze, masz pomysł, jak możemy się dostać na wieżę? Według tego, co napisano w raporcie, Dana rozmawiała z konserwatorem odpowiedzialnym za inspekcję maszyn w budynku obok wieży. Musiała znaleźć sposób, by dotrzeć na górę. Mhm. Dobrze, przełączmy się.
Ej, zachowuj się tu ostrożnie, bo jeszcze się skaleczysz. Albo coś zniszczysz. Co tu możemy zrobić? Wyjść możemy, ale nie chcemy. Tu mamy dużo różnych części. O, winda. Chyba. Na górze wszystko działa. Nie ma sensu tam wracać. Winda, z której Dana chciała skorzystać, jedzie na wieżę zegarową. Musimy ją znaleźć. Ale bym chciała wejść na szczyt tej wieży zegarowej. Podobno ma niewiarygodny mechanizm. No, ale niestety chyba nie wyjdziemy. Chciała wejść na szczyt tej wieży zegarowej. W ten sposób przynajmniej, chociaż tu jest winda. Podobno ma niewiarygodny mechanizm. Porozmawiajmy. Właśnie wróciłem z wieży. Możesz przekazać frau Beckman, że wszystko tam w porządku. Mechanizm jest w doskonałym stanie. Aha, okej. Dobrze. Czekajcie, jeszcze tam było coś. Nie wiem, czy tam dalej możemy jeszcze podejść. Nie, tu już bardziej się nie da chyba w tą stronę. O! Spójrzmy. Zapasowe części do automatów na placu. No właśnie. Jak możemy te części zdobyć? Tu są jakieś elementy, ale tu nie ma żadnej interakcji z tym. No nic, wyjdźmy w takim razie. Powinnam wrócić do Frau Beckman. No dobrze, to wracajmy do Frau Beckman. Czy gdzieś ona tu jest? Jest na górze. Wchodzimy. No i porozmawiajmy. To już koniec wydarzeń z przeszłości opisanych w tym dokumencie. Warto jednak w dalszym ciągu je badać. Wszystkie informacje, które potrzebujesz, żeby postępy nadal są dostępne, to rzeczywiście czy je odkryjesz. No dobrze. Tutaj kończy się raport. Ani słowa o tym, co stało się później. Myślę, że zawiera wszystkie informacje potrzebne do naprawienia mechanizmów na placu, Kate Walker. Tutaj kończy się raport. Ani słowa o tym, co stało się później. Myślę, że zawiera wszystkie informacje potrzebne do naprawienia mechanizmów na placu, Kate. No dobrze. Skoro wszystkie informacje zawiera, to zawiera. Tu jakiś malarz. Tu mamy jakąś bramę, ale nic tu nie zrobimy chyba. Niestety z tą bramą. No nic, idźmy dalej. Miałem szczęście, że tylko jedna część tego mechanizmu wymagała wymiany. No więc właśnie. Sprawdźmy, czy tu się coś... Nie, no ale tu wszystko działa. Tu wszystko działa tak, jak działało. Tu mamy to wejście.
No ale tu... Tu byliśmy i się nic nam, żadną część nie udało znaleźć. Dobrze, przełączmy się w takim razie na 2005 rok. Nie, gdzie to było? Spróbuję wejść, słuchajcie, spójrz. A nie, to spogląda na to, to nie o to mi chodziło. Chciałem wejść do tego samego pomieszczenia, które ona wchodziła wtedy. Nie pamiętam, gdzie to było, chyba tam gdzieś dalej. Jest ta kawiarnia. Zamknięte. Nie wejdę. Tu musi być coś z tą kawiarnią związane, jakiś myk. Zgodnie z raportem, przez ten budynek można się dostać do mechanizmu w wieży zegarowej przez pomieszczenie, które pewnie obecnie jest na zapleczu. Ale właśnie. Wszystko wskazuje na to, że mogą tam wchodzić tylko pracownicy Kate Walker. No dalej, Kate, myśl nieszablonowo. Porozmawiajmy teraz. A, Fräulein. Mógłbym jeszcze jakoś pomóc? Tak. Więc, chciałabym się dostać do pomieszczenia na tyłach. Tutaj? Tak, jeśli pan... Przepraszam, ale tam ma wstęp tylko personel. Poza tym, czemu ktokolwiek chciałby tam wchodzić? Bo wygląda na to, że tylko stamtąd można się dostać do wieży zegarowej, a... muszę tam wejść. Przepraszam, ale nie mogę naginać przepisów. Naprawdę nie mogę, Fräulein. Okej, tak czy siak, dzięki. A on jest tym zerowym pracownikiem, jakich żeśmy czytali. Okej, muszę znaleźć inną drogę. No dobra. Skoro nas nie chce wpuścić... no to nie chce. Spójrzmy tu. Chyba będę mogła tamtędy przejść, o ile tam dosięgnę. No więc właśnie. Chyba mogłabym podepchnąć ten śmietnik pod okno. No to pchamy. No i hyc. Dobrze. Teraz tylko muszę znaleźć windę do wieży zegarowej. Czy muszę przypominać, że jesteśmy tu nielegalnie, Kate Walker? Nie. Pracownik będzie bardzo zaskoczony, gdy zauważy, że wychodzisz z jego pomieszczenia na tyłach.
Przeszukajmy. Zgodnie z raportem, winda powinna być za tymi półkami. Miejmy nadzieję, że nie została zamurowana. A tu coś jest. O, mogę przesunąć, dobrze. No ale co mi to... A, tu jeszcze coś mogę zrobić. Gotowe. Teraz tylko muszę zrobić sobie przejście. Nie mogę tego odsunąć? Czekajcie, czy trzeba chyba szybko klikać? Tak, szybkie kliknięcia lewym przyciskiem myszy. To jest odsunięcie tutaj. No. Hałasu się narobi, w końcu przyjdzie pracownik. No i co dalej? Znajdź windę do wieży zegarowej, czyli to jest ta winda. Czyli jedziemy. No dobrze, co my tu możemy zrobić? Są jakieś... Mam tu coś jeszcze do zrobienia. Z pewnością. Jakaś drabinka na górę? Nie mogę ryzykować, że przegapię coś ważnego. Czyli na górę tylko możemy wejść, tak? O, proszę, kolejny rebus. Sprawdźmy to. Co tu możemy zrobić? O! O, to jeszcze. Aha. I teraz to tu. I czerwony guziczek. O, czyli uruchomiliśmy silnik. Silnik został uruchomiony. Uporałam się z silnikiem. Teraz muszę otworzyć te duże drzwi. Czyli tu już więcej chyba nic. No nie, jeszcze chyba nie schodzimy, wydaje mi się. O, tu są te drzwi, tak? Nie. Ale chyba to nie powinienem schodzić jeszcze. Skoro to się udało uruchomić, to tutaj ja bym poszedł dalej gdzieś, a patrzcie. O, tam może gdzieś. O, tutaj patrzcie. Jest... O nie, to już jest zejście. Myślałem, że jeszcze tu na górze coś trzeba zrobić. Sprawdź. No to sprawdźmy. Część. Mamy część do automatu. Chyba część zapasowa do automatu. Też mi się tak wydaje. Tak. Tej, która nam brakowało. Dobra.
Zabieramy. Dodano do ekwipunku. Pięknie. Sprawdźmy, tu jakaś jeszcze jest korba. Może tym się otwiera te drzwi. Na to by wychodziło. O! Tak, jakaś blokada. Już trzy mechanizmy działają. Został jeden. No i chyba wiemy, że ten jeden potrzebuje naszej gałki. Tak? Tu już chyba stąd wszystko. Czy tu możemy dalej coś jeszcze gdzieś podejść, coś otworzyć? Czy to już jest tyle? Nie, no to jest tyle. Wejdźmy w takim razie tutaj. I co mamy tu zrobić? Żeby stąd wyjść, z tego labiryntu. Tędy, tędy, tędy. Tędy, tędy. Tędy, tędy i tu zejdź. Wejdź, zejdź, spójrz. Wciąż są niesamowite pomimo swojego wieku. Owszem. Ciekawe, kiedy je ostatnio włączano. Teraz możemy chyba... Właśnie. No i jesteśmy z powrotem w tym pomieszczeniu, z którego żeśmy wystartowali. Tylko teraz jak się do tego okna dostaniemy tam... Tu są jakieś krany, tu są jakieś bezpieczniki. Coś ja mogę tutaj zrobić? Nie no, ona już widzę się cofa ewidentnie. Obejrzyj. Czy muszę przypominać, że jesteśmy tu nielegalnie, Kate Walker? Pracownik będzie bardzo zaskoczony, gdy zauważy, że wychodzisz z jego pomieszczenia na tyłach. Czy muszę przypominać, że jesteśmy tu nielegalnie, Kate Walker? No nie, nie musisz. Pracownik będzie bardzo zaskoczony, gdy zauważy, że wychodzisz z jego pomieszczenia na tyłach. No będzie zaskoczony, no ale jak mamy wyjść? Są jakieś wyjście, wyjdź. A, otworzyliśmy po prostu te drzwi, które były zamknięte wcześniej. Dobrze, wracamy w takim razie do naszego mechanizmu z brakującą gałką i spróbujemy go uruchomić w tym momencie. Czy to był ten mechanizm, czy tamten? Bo już... Ten mechanizm to był. Dobrze, chodźmy tu. Tak. I... To była ta gałka na górze. Użyj. Nie, 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 nie. Część mechaniczna. Pyk. No i działa. Pięknie. No dobrze. To chyba ostatni. Zgadza się, Kate Walker. Musisz teraz wrócić na plac i uruchomić fortepian, tak jak prosił rektor. Dobrze. Gdzie to wejście było? Tu jest wejście.
Wydaje się, że to koło ma za zadanie uruchomić silnik fortepianu. Działa podobnie jak dynamo, Kate Walker. Dobrze. A więc czas, żebym znowu wysiliła trochę swoje szare komórki. Tutaj nuty, pięknie. Dobrze, nuty są na miejscu. Nie zadziała. Silnik jest wyłączony. Próbujemy? To nie działa. No jak nie działa? To nie działa. O? Teraz? To nie działa. No to mamy. Tu możemy jeszcze coś sprawdzić. Silnik jest wyłączony. Dobrze. Nuty są na miejscu. Czyli to nie to. Tutaj to coś możemy jeszcze sprawdzić. Wszystkie mechanizmy na placu działają. Teraz tylko muszę się zająć fortepianem. O. Zadziałało. Biedactwo. Sentymenty są tutaj nie na miejscu, Kate Walker. Ten automat zbudowano w konkretnym celu. Nie posiada on żadnych uczuć. Powiedziałbym wręcz, że to zwykły automat jednofunkcyjny. W przeciwieństwie do bardziej rozwiniętych automatów, takich jak ja, stworzonych do wielu celów. Mhm. Czyli jakiś taki wózek obciążania tutaj było chyba w środku. A. Nie, Kate Walker, jestem... O, proszę. Wysoce rozwiniętym automatem. Tak, a także stworzonym do wielu celów. No ruszaj. Czyli będzie to napędzał nam. Wciąż nie straciłaś żadnych ze swoich irytujących nawyków, Kate Walker. Spójrz na to bardziej optymistycznie. Dzięki tobie fortepian znowu działa. No, pośpiesz się i użyj fortepianu tak, jak to wytłumaczył rektor. No to gramy. Thank you.
No i hymn był. Tylko dlaczego ona tak odskoczyła? W porządku, Kate Walker? To samo. Dokładnie to samo. A konkretniej? Bo to, co właśnie zagrałam, hymn Wagen, to dokładnie ta sama melodia, jaką grała stara pozytywka mojej mamy. Kiedyś słuchałam jej całymi dniami, bez przerwy, i nigdy nie ustaliliśmy, co to było. A ustalenie tego dzisiaj jest takie istotne, ponieważ... Bo z tego wynika, że jest jakiś związek między Wagen, moją mamą, a może i Daną, bo Dana wygląda prawie jak ja. A, więc jesteście spokrewnione. Nie wiadomo, ale to możliwe. I mogę zagwarantować, że wszystko wyjaśnię, jak tylko dowiem się czegoś nowego o Danie. Mhm. No chodź, Oskar. Pan Mahler wisi nam akta. Mówiłem już może, jakie to jest dla mnie upokarzające? O, mówiłeś, Oskarze, mówiłeś. Wagen, dzielnica muzyczna. No dobrze, słuchajcie, to w tym odcinku byłoby na tyle. Dzięki za wspólną grę, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, a tych, którzy nie zrobili, zachęcam oczywiście do subskrybowania, lajkowania, no i komentowania. Do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!